Witajcie legioniści, witajcie w kolejnym filmie z aktualnościami na temat największej drużyny w Polsce, a w tym filmie zobaczycie, co Dariusz Banasik powiedział o starciu z naszym klubem. Zanim jednak opowiem wam tę wiadomość, jeśli jesteście prawdziwymi fanami Legii Warszawa, zasubskrybujcie kanał już teraz, aby otrzymywać wszystkie aktualności dotyczące największej drużyny w Polsce. Przejdźmy do tekstów. Dariusz Banasik. Na co dzień mieszkam w Warszawie, pracowałem 12 lat w Legii, przeżyłem bardzo dużo wspaniałych chwil i na pewno będzie to dla mnie niezwykle ważny mecz, ale myślę, że trzeba podejść do niego tak, jak do każdego innego, mówił przed spotkaniem ze stołecznym zespołem w 1/16 finału Pucharu Polski. 2 listopada, godzina 21, trener GKS-u Tychy. Dariusz Banasik. Wiem, że Tychy żyją tym meczem, ale w futbolu trzeba się mobilizować na każde spotkanie. Mam nadzieję, że wreszcie wypełnimy stadion w całości i będzie to piłkarskie święto. W poprzednim klubie, w którym pracowałem, Radomiak Red, dwukrotnie wygrałem z Legią, raz 3-0, raz 3-1. Na pewno nie przestraszymy się tej drużyny. Myślę, że musimy wykorzystać atut własnego boiska i kibiców, którzy będą nam mocno dopingować. Zagramy odważnie, wysoko, ale spotkanie będzie miało swoje fazy, pojawi się też praca w defensywie. Na taki mecz trzeba przygotować specjalny plan. Na taki zespół, jak Legia, musimy wyjść aktualnie najmocniejszym składem. W sumie nie wiemy, który jest najsilniejszy, gdyż co chwilę są roszady, rotacje. Cieszę się, bo to rywalizacja. Zawodnicy, którzy będą w najlepszej dyspozycji, na pewno zagrają w czwartek. Nie myślimy jeszcze o niedzielnym spotkaniu ligowym z Lechią. Maciej Kikolski, bramkarz i ligowca, to na pewno szczególne spotkanie, gdyż jestem wypożyczony z Legii Warszawa, ale u mnie nic się nie zmienia. Teraz noszę herb GKS-u Tychy na piersi i chcę, by ten klub wygrywał każdy mecz, nieważne z kim. Kacper Skibicki, zawodnik GKS-u, podchodzimy do meczu na spokojnie. Wiadomo, to Puchar Polski, tu wszystko może się wydarzyć. To dla mnie szczególne spotkanie, gdyż Legia to mój były klub, w którym przebywałem prawie 5 lat. Patryk Mykite, napastnik GKS-u. Zaczynałem przygodę w Legii w młodej ekstraklasie, jeszcze u trenera Darka Banasika. Zostałem ściągnięty z Agrykoli. Można powiedzieć, że to szczególny mecz. Marcel Błachewicz, wahadłowy klubu z I-Ligi. Spędziłem ponad 6 lat w Akademii Legii. W poprzednim roku, w barwach Termaliki, graliśmy ze stołecznym zespołem w Pucharze Polski i udało mi się zdobyć piękną bramkę. Mam nadzieję, że to powtórzę i teraz to my awansujemy. Teraz chcę poznać waszą opinię na temat słów Dariusza Banasika. Zostawcie swoją opinię w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie.